Czarownic w Krainie Bajek według scenariusza Krzysztofa Rotnickiego na scenie Teatrzy Dziecięcy Figielek, działający w Pałczyńskim Centrum Kultury pod kierownictwem Małgorzaty Lorenc. To przedstawienie zapoczątkowało nieoczekiwany ciąg zdarzeń. Na swoje nieszczęście obejrzał i zarejestrował to wydarzenie pozytywnie zakręcony pasjonat aparatu fotograficznego i kamery Piotrek Gawroński. Tak zrodził się pomysł, aby na podstawie właśnie tego scenariusza nakręcić fabularny film lokalny. Ale ja mówię, ja chciałem ten, a jak mówię, co będą braki, to ja ludzi tam wyciągnę. No to mówcie, kogoś w tych pewniaków macie takich. Smoka mamy. I tak swoiste społeczne pospolite ruszenie porwało się z motykami na 10. muzę. Dowodził Piotrek, kierownictwo artystyczne objęła Małgorzata, a trafiony w głowę tym pomysłem Grzesio Ostrowski zajął się stroną organizacyjną. Cześć Agata. Słuchaj, mam do ciebie taką sprawę. Nie chciałabyś zagrać w filmie Pizonu Małego? I zaczęło się poszukiwanie aktorów, castingi, namowy, próby i rozmowy. Nie umiem z tego. Nie, bo my tej roli w ogóle nie graliśmy. No, dlatego czytam tak czytam, co piszę. Wiesz, to jest tak, że no tutaj kurde musi być tak, jak dzieciaki czasami grają. Ale się rozmarzyłeś? Wystarczy tylko dopaść jednego smoka, ociąć mu łeb i już! Przecież ty się boisz smoku. Co? Pan też uciekasz przed narzeczoną? No, żeby pan ją widział. A pan żeby widział moją. Poszukiwania planów w tak pięknych okolicznościach przyrody nie były łatwe. Tyle cudownych miejsc jest w naszej okolicy. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć, czy to tam się usłyszy opowieść. Jakie opowieść? No tak, byłoby ekstra moim zdaniem. I dopiero jak się da taką dyskusję bardziej z tobą, bo dopiero tutaj wychodzi się wkurza. Akurat tak siedzi i tak, no ja protestuję. No, bo pan mi dał tu jakieś ogony i tak siedzi bez niebuzialenka. Dotkliwe upadki i szczęśliwe wzwody. Generał Piotr wiercił dziury w brzuchach tak grupie inicjatywnej, jak i aktorom i statystom. Wszyscy coś kręcili, tekstów się uczyli, z nerwów się nie myli. Prawdziwa sztuka rodzi się w bólach, oj bolały nas brzuchy ze śmiechu. Salineczka była wczoraj. Bo on podszedł do ciebie, a ty Jula stoisz i nie wiem, patrzysz na kamerę i sama nie wiesz co zrobić. Odważniej, tylko nie tak szybko, dobra? I normalnie podchodzisz lekki do niego, siadasz i zaczynacie dialog. A coś nagrywa? Ja film widziałem i życzę Państwu, żeby to zaangażowanie i ta pasja rozkwitała i żeby znalazła ciąg dalszy i mam nadzieję, jeżeli wszystkie... I stało się! Powstał film, którego premiera przeszła najśmielsze oczekiwania samych twórców. Pełna sala, limuzyny, czerwony dywan, najprawdziwsze pałczyńskie Hollywood. Kwiatom nie było końca. Triumf święciły główne aktorki Asia, Ola i Patrycja. ani złotówki. Wszystko działo się dzięki zaangażowaniu obywatelek i obywateli biorących udział w tym przedsięwzięciu. Tak letnich, jak i tych nieletnich. A odgrażają się oni mówiąc, to jeszcze nie koniec. To dopiero początek naszych zmagań z 10. muzą i lokalną nudą. Czekamy więc na więcej. I dziękujemy za to, co już było.